pamiętajcie, że wyjeżdżając na wakacje, za nadprogramowe kilogramy, które przewozicie, odpowiada nie tylko to, co jecie, ale również alkohol, który spożywacie. Dlatego, żeby zmniejszyć ilość kalorii, którą przyjmujemy z różnego rodzaju napojami i drinkami, warto sięgać po takie połączenia, w których mamy na przykład napoje typu zero, napoje typu light, lub też od czasu do czasu sięgać bardziej po wytrawne wina niż po wina słodkie. Generalnie dla zdrowia i dla bezpieczeństwa warto ograniczyć spożycie alkoholu, ale jeśli już nam się zdarza, to pamiętajmy o tym, że on dostarcza dużej ilości kalorii, a w połączeniu z dużą ilością pokarmu, z dużą ilością pysznego pożywienia może to skutkować nadmierną ilością kilogramów, czyli tym naszym nadbagażem, z którym wrócimy.